Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu, 11 maja 2003 roku. Mecz szóstej rundy, Plusz Polonia Bydgoszcz, Polonia Piła. Goście przyjechali w następującym składzie. Jedynkę ma Tomasz Gapiński, z dwójką pojedzie Rafał Kowalski, z trójką Robert Miśkowiak, czwórkę ma Mariusz Franków, piątkę Krzysztof Pecyna, szóstkę Krystian Klecha, z siódemką Michał Szczepaniak, z ósemką Paweł Kowalewski. Gospodarze to z dziewiątką Tomasz Golob, z dziesiątką Łukasz Stanisławski, z jedenastką Mirosław Kowalik, dwunastkę ma Michał Robacki, trzynastkę Jacek Golob, czternastkę Robert Umiński, piętnastkę Grzegorz Czechowski i z numerem 16 być może pojedzie dzisiaj Grzegorz Musiał. Sytuacja Pilan jest naprawdę ciężka, bo szósta kolejka dzisiaj, mamy na koncie zero. Postaramy się dzisiaj powalczyć, startujemy tak jak bydgoska Polonia, tak samo jak i my w swoim krajowym składzie. Wydaje mi się, że to jest zdrowe. Przede wszystkim zdrowe z punktu oszczędności finansów. I mi się wydaje, że to się przełoży automatycznie na to, że to co będzie, to zobaczymy. Rozumiem, że godząc się na funkcję trenera, wierzy pan w możliwość utrzymania zespołu w Ekstraklasie. Znaczy się każdy trener, bo chyba, który przejmuje, obojętnie czy to będzie Pilska Polonia, czy każdy inny zespół, ma taki zamiar, żeby zrobić jak najlepszy wynik. No niestety ja miałem tą okazję przyjąć ten zespół, jak już wcześniej powiedziałem, że z zerowym kątem będę robił na pewno wszystko, żeby przynajmniej do grupy play-off wejść z bagażem co najmniej 4 punktów. To już dla nas jest jakaś sytuacja wyjściowa. A ostateczna rozgrywka to rozpocznie się dopiero w play-offach. Ale to już mówię, no, trzeba mieć jakieś zaplecze punktowe, żeby właśnie do tych play-offów móc wejść. Dlaczego Tot nie wystartuje? Ponieważ przeciwnik jest, można powiedzieć, z tej drugiej półki i uważaliśmy, że w tej materii również chcemy oszczędzić troszeczkę i odmówiliśmy, żeby Tot dzisiaj nie przyjechał do Bydgoszczy. Czy nie obawiacie się jakiejś niespodzianki? Żadnej. Myślę, że to spotkanie wygramy, aczkolwiek każdego przeciwnika należy szanować, ale tutaj jeżeli chodzi o Pilską Polonię i Wybrzeże, to są dwie drużyny, które będą walczyć o utrzymanie, a my mamy aspirację, żeby wejść do pierwszej czwórki. W pierwszym biegu zobaczymy Tomasza Gapińskiego w kasku żółtym, Rafała Kowalskiego w białym, to para gości, oraz Tomasza Golowa w czerwonym i Łukasza Stanisławskiego w niebieskim, para gospodarzy. Tomasz Golob pierwszy ze startu próbuje się wcisnąć między Tomasza Golopa i Tomasza Gapińskiego. Łukasz Stanisławski, nic z tego nie wyszło. Rafał Kowalski pierwszy. Tomasz Golob raczej był bardziej zaaferowany wypracowaniem dogodnej pozycji swojemu partnerowi, Łukaszowi Stanisławskiemu, aniżeli zdobyciem lepszej pozycji tuż po starcie. No i teraz mamy taką kolejność. Rafał Kowalski, Tomasz Golob, Tomasz Gapiński i Łukasz Stanisławski. Tomasz Golob już na prowadzeniu. Pilaninowi starczyło sił na niecałe 2 okrążenia. No i teraz najprawdopodobniej tak jest defekt motocykla Rafała Kowalskiego. Pech tego zawodnika, pech pary toruńskiej. Zamiast spodziewanego remisu, zwycięstwo 4-2. Pierwszy jest Tomasz Golob, drugi Tomasz Gapiński, trzeci Łukasz Stanisławski. Tak zakończył się wyścig pierwszy. Przed nami wyścig drugi. Robert Miśkowiak, kask żółty, Mariusz Franków, kask biały, Mirosław Kowalik czerwony i Michał Robacki w niebieskim. Dobry start Michała Robackiego. Niestety słabszy Mirosława Kowalika. Teraz Michał Robacki atakowany przez Mariusza Frankowa. Mariusz Franków, wychowanek Jana Krzysztyniaka. 8 lat jeździ już na żużlu ten żużlowiec. No i teraz z kilkumetrową przewagą prowadzi w biegu drugim. A Mirosław Kowalik musi się mocno natrudzić, aby doścignąć Roberta Miśkowiaka. Po pierwszym starcie, po pierwszym biegu, kiedy to Rafał Kowalski bardzo dobrze sobie poczynał, prowadził przez prawie 2 okrążenia nad Tomaszem Golobem. W drugim widzimy także, że Pilanie nie mają nic do stracenia. Jadą bardzo odważnie, no i skutecznie. W tej chwili prowadzą na 4-2. Czy Michał Robacki zdoła prześcignąć swego rywala z Piły? Jednak nie, a więc goście wygrywają 4-2.
3 punkty dla Mariusza Frankowa, 2 dla Robackiego, 1 dla Roberta Miśkowiaka. Mirosław Kowalik bez punktu. I oto przed nami wyścig czwarty. Tomasz Gapiński, kask żółty, Rafał Kowalski, biały oraz Mirosław Kowalik w kasku czerwonym i Michał Robacki w niebieskim. Ciekawy jestem dyspozycji Rafała Kowalskiego, który tak udanie w pewnej części pierwszego biegu wystąpił. Czy potwierdzi swoją dobrą formę? Całkiem dobry start Rafała Kowalskiego, ale zamknięty przez obu bydgoszczan, przez Mirosława Kowalika i Michała Robackiego. Teraz pilanie na trzeciej i czwartej pozycji. Już nie popełnili gospodarze tego błędu, co ich koledzy w poprzednim wyścigu. Prowadzą podwójnie. Michał Robacki oddala się coraz bardziej. Tutaj widać efekt przyniósł bardzo dobry start obu bydgoszczan. Michał Robacki ogląda się. Co prawda prowadzącym parę jest Mirosław Kowalik, ale widać, że młodszy z bydgoszczan czeka na swojego partnera. No i powinni dowieść to podwójne zwycięstwo do mety. Rafał Kowalski tym razem będzie trzeci, czwarty. Tomasz Gapiński, podwójne zwycięstwo 5-1 pary Plusz Polonii Bydgoszcz. Wystartowali. Jacek Golob cały czas spogląda w kierunku swojego partnera, ale niestety w tym pierwszym wirażu było bardzo ciasno. Przewrócił się i Grzegorz Czechowski, i Robert Miśkowiak. Powtórka wyścigu piątego. Ponownie niezły start pilan. Zamknięty zupełnie Jacek Golob. Na prowadzeniu Robert Miśkowiak i Mariusz Franków. Grzegorz Czechowski jadący w tym wyścigu na motocyklu Tomasza Goloba, jakby niesiony jakąś dodatkową siłą. Wystartował bardzo dobrze, ale stracił dobre miejsce. Spadł na trzecią pozycję Jacek Golob jeszcze dalej. No i ciekawie się robi po pierwszym wyścigu wygranym 4-2 przez gospodarzy. Odpowiedź gości była natychmiastowa. Oni wygrali 4-2. W trzecim wyścigu ponownie wygrana gości. Czwartym podwójne zwycięstwo gospodarzy. No i wyścig piąty, który najprawdopodobniej zakończy się porażką podwójną pary bydgoskiej. Pierwszy jest Robert Miśkowiak, drugi Mariusz Franków, trzeci Jacek Golob, czwarty Grzegorz Czechowski. Pojawiają się gwizdy na trybunach. No cóż, ale to dopiero początek meczu. Przed nami jeszcze 10 wyścigów i wszystko może się zmienić. W biegu szóstym Krzysztof Pecena, kask żółty, Michał Szczepaniak zastępujący Krystiana Klechę w kasku białym, Łukasz Stanisławski, pierwsze pole startowe, kask niebieski, Tomasz Golob w kasku czerwonym. 16-14 prowadzą goście. No i tutaj należy spodziewać się co najmniej remisu, chyba że goście ponownie nas zaskoczą. Taśma w górze, nieco przegrany start Tomasza Goloba. Krzysztof Pecyna, Łukasz Stanisławski teraz nabierający prędkości, Tomasz Golob na prostej przedostaje się na prowadzenie, a zatem Golob, Pecyna, Stanisławski atakowany przez Michała Szczepaniaka. Zmienia się tutaj z wyścigu na wyścig sytuacja, raz wygrywają goście, raz gospodarze, ale kiedy kapitan bydgoskiego zespołu jest na torze, możemy spokojniej nieco odetchnąć. Tomasz Golob już ma kilkanaście metrów przewagi nad Krzysztofem Pecyną. Łukasz Stanisławski jeszcze chyba nie może być zbyt pewny tej trzeciej pozycji. Michał Szczepaniak jednak jakby nie kwapił się do ataku. Za moment wyścig ten dobiegnie końca. Tomasz Golob 3 punkty, 2 punkty dla Pecyny, 1 dla Stanisławskiego, bez punktu Szczepaniak. 4-2 wygrywają gospodarze.
Wyścig siódmy. Rafał Kowalski w kasku białym, Tomasz Gapiński w żółtym, Robert Tubiński w niebieskim, Jacek Golob w czerwonym. Tym razem najlepiej Rafał Kowalski. Jacek Golob po zewnętrznej z tego pierwszego wirażu wychodzi na prowadzenie. Robert Tumiński po raz kolejny nie najlepszy start i traci z każdym okrążeniem parę metrów. Jacek Golob coraz bardziej ucieka, a Pilanie najprawdopodobniej zdecydowali się na remis. Jacek Golob uciekł zbyt daleko, aby tutaj pokusić się o prześcignięcie Bydgoszczanina, stąd też jadą bardzo blisko siebie Pilanie. Teraz zbliżył się Robert Tumiński do Tomasza Gapińskiego. Już tylko metr, dwa, trzy przewagi ma nad Robertem Umińskim. Ostatnia szansa dla młodszego z Bydgoszczan. Nie dał rady. Bieg remisowy 3-3. Zwyciężył Jacek Golob. Drugi Rafał Kowalski, trzeci Tomasz Gapiński, a czwarty Robert Umiński. Przed nami wyścig ósmy. Robert Misikowiak w kasku żółty, Mariusz Franków w kasku białym, Tomasz Golob w czerwonym i Łukasz Stanisławski w niebieskim. Po siedmiu wyścigach remis 21-21. No i proszę Państwa, kolejne, miejmy nadzieję, emocje. Do tej pory troszeczkę tych emocji brakowało. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Tomasz Golob najlepiej spod taśmy, zamknięty Łukasz Stanisławski przez Mariusza Frankowa. Teraz wciska się pod ramię Tomaszowi Golobowi Franków, ale kapitan bydgoskiego zespołu prowadzi, nabiera prędkości, będzie odjeżdżał coraz dalej, ale cały czas ma kontrolę nad tym, co dzieje się za jego plecami. Mariusz Franków jeszcze na drugiej pozycji. Łukasz Stanisławski próbuje to z jednej, to z drugiej strony. Teraz nabrał dużej szybkości. Zacieśnił do wewnętrznej części toru. Robert Miśkowiak nieco z tyłu. Także nie bez szans na zajęcie punktowanej pozycji. No, Łukasz Stanisławski już powinien radzić sobie sam. Nie oglądać się na prowadzącego parę Tomasza Goloba, nie liczyć na jego pomoc, chociaż Tomek Golob robi wszystko, aby umożliwić korzystną pozycję do ataku Łukaszowi Stanisławskiemu. Ostatnia szansa, Tomasz Golob pierwszy, a Łukasz Stanisławski czwarty. A zatem zamiast zwycięstwa 4-2 remis. I po 8 wyścigach 24-24. Michał Szczepaniak, Krzysztof Pecyna, Michał Robacki, Mirosław Kowalik, wyścig 9. Nieźle Michał Robacki, dobrze również Mirosław Kowalik. No i teraz Krzysztof Pecyna. Czy da radę Michałowi Robackiemu? Jednak szybszy Pilanin. Robacki wygrał zdecydowanie start, a Krzysztof Pecyna atakował z trzeciej pozycji, no i prowadzi, zyskuje coraz większą przewagę, zanosi się na kolejny remis, odjeżdża coraz dalej Bydgoszczanom Michał Robacki, Mirosław Kowalik, przepraszam, i na czwartej pozycji Michał Szczepaniak. Trener Andrzej Maroszek postawił zatem na Michała Szczepaniaka, ale ta zamiana nie przynosi powodzenia zespołowi pilskiemu. Dosyć duże odległości między poszczególnymi zawodnikami. I mamy kolejny remis. Krzysztof Pecyna pierwszy, drugi Michał Robacki, trzeci Mirosław Kowalik, a czwarty Michał Szczepaniak. 27-27 po 9 wyścigach. Mariusz Franków, kask biały, Tomasz Gapiński, żółty, Łukasz Stanisławski, niebieski, Jacek Golob, czerwony. Ponownie zamknięty Łukasz Stanisławski, upadek. Tomasz Gapiński, Jacek Golob leżą na torze. Bieg będzie powtórzony. Tomasz Gapiński, kask żółty, Łukasz Stanisławski, kask niebieski, Jacek Golob w kasku czerwonym. Brakuje Mariusza Frankowa, wykluczonego przez sędziego Marka Wojaczka. Jacek Golob startuje na motocyklu swojego młodszego brata Tomasza. Najlepiej Pilanin. Teraz przyciął nieco do krawężnika.
blokując nieco drogę do ataku dla Jacka Goloba. Tomasz Gapiński, Jacek Golob i Łukasz Stanisławski. Łukasz Stanisławski daleko, bez szans na przeprowadzenie ataku, a Jacek Golob bardzo szybko teraz pod ramię wchodzi Pilaninowi. Jeszcze zabrakło szybkości motocykla. Cały czas w kontakcie ci dwaj zawodnicy. Jeszcze jeden atak Jacka Goloba. Przejdzie na zewnętrzną część toru i ponownie atak z poprzedniego okrążenia i ponownie atak nieudany. Zanosi się na czwarty z kolei remis. Czy Jacek Golob? Jednak Jacek Golob! Wspaniała walka bydgoszczanina do ostatnich metrów. Jacek Golob zwycięzcą wyścigu 10. Tomasz Gapiński drugi. Łukasz Stanisławski trzeci, a to daje zwycięstwo 4-2 i bydgoszczanie obejmują prowadzenie 31-29. W biegu 11 dwie zmiany. Krystiana Klechę zastępuje Michał Szczepaniak, pojedzie w kasku białym. Jego partnerem jest Robert Miśkowiak w kasku żółtym. A w parze bydgoskiej także jedna zmiana. Grzegorz Czechowski zastąpi Roberta Omińskiego. Czechowski kask niebieski i Mirosław Kowalik w kasku czerwonym. Dwoma punktami prowadzą bydgoszczanie. Został Czechowski wzięty w kleszcze przez obu Pilan. Mirosław Kowalik miał tam szansę na zajęcie lepszej pozycji aniżeli druga. Jest na razie drugi, teraz atakuje szeroko. No i na prostej lepszy Mirosław Kowalik. Mirosław Kowalik, Robert Miśkowiak, Michał Szczepaniak i Grzegorz Czechowski. Taka jest kolejność na drugim okrążeniu. Troszkę jakby odważniej, pewniej i szybciej przede wszystkim jeżdżą żużlowcy. Początek był nieco ospały, nieco niemrawy. Teraz i do rzeczy wziął się Mirosław Kowalik. Po pierwszym nieudanym starcie, kiedy przyjechał czwarty, zaczyna punktować. No i wygląda na to, że w biegu 11 zwycięży. Da to remis zespołowi bydgoskiemu. Mirosław Kowalik 3 punkty, 2 punkty dla Roberta Miśkowiaka, 1 przywiózł Michał Szczepaniak, bez punktu Grzegorz Czechowski. 3-3, 34-32 po 11 wyścigach. Bieg 12, Rafał Kowalski kask biały, Krzysztof Pecyna żółty, Michał Robacki kask niebieski, Tomasz Golob czerwony. Michał Robacki dzisiaj bardzo dobrze, 3 starty, 7 punktów. No i to chyba jest najmocniejsza para jak do tej pory bydgoska. Zobaczymy, jak poradzą sobie z Kowalskim i Pecyną bydgoszczanie. Próbuje się tam wcisnąć Michał Robacki po wewnętrznej, a po zewnętrznej atakuje Tomasz Golob na prostej. Widać zdecydowanie, jak mocny jest jego motocykl. Tomasz Golob, Krzysztof Pecyna i Robacki ma problemy z Rafałem Kowalskim. Teraz stracił dodatkowo kilka metrów, ale cały czas atakuje. Nie bez szans jest bydgoszczanin w tej walce z Rafałem Kowalskim, ale na pewno Pilanin nie ułatwia mu zadania. Teraz jest okazja, jednak szybszy żużlowiec pilskiej Polonii. Tomasz Golob spokojnie zmierza do mety, Michał Robacki przechodzi na trzecią pozycję. Czy odpowiedź Rafała Kowalskiego nastąpi za moment? Raczej nie, bo stracił kilkanaście już metrów. 3 punkty dla Tomasza Goloba, 2 dla Krzysztofa Pecyny. Michał Robacki przywiózł 1 punkt, bez punktu Rafał Kowalski. 4-2 zwyciężają bydgoszczanie. 38-34 na Bydgoszczan. Bieg 13. Michał Szczepaniak, kask żółty, Rafał Kowalski biały, Łukasz Stanisławski czerwony i Grzegorz Czechowski niebieski. Wydawało się, że najlepiej Grzegorz Czechowski, ale jednak na prowadzeniu Michał Szczepaniak. Teraz zbliża się Grzegorz Czechowski do Pilanina. Atakuje cały czas po zewnętrznej. Także Łukasz Stanisławski dobrze wystartował. W tej chwili zajmuje się
obroną trzeciego miejsca. Czteropunktowa przewaga to jeszcze nie jest pełen sukces. Gdyby Bydgoszczanie zremisowali w tym wyścigu, łatwiej jechałoby się kolegom z drużyny w biegu 14 i 15. Prowadzi Michał Szczepaniak, który dzisiaj zastępuje Krystiana Klechę. Kilkunastometrowa przewaga nad Grzegorzem Czechowskim przywozi zwycięstwo dla swojego zespołu. 3 punkty, Grzegorz Czechowski drugi, 2, Łukasz Stanisławski zdobył 1 punkt, bez punktu Rafał Kowalski. Mariusz Franków w kasku żółtym i Tomasz Gapiński w białym to para Pilskiej Polonii oraz Mirosław Kowalik w kasku czerwonym i Michał Ropacki w kasku niebieskim. Wyścig 14, 4 punkty przewagi zespołu bydgoskiego. Bardzo dobrze Pilanie. Mariusz Franków i Tomasz Gapiński, próbował tam Mirosław Kowalik. No i proszę Państwa, zanosi się na podwójne zwycięstwo pary pilskiej. Jeśli w takiej kolejności przyjechaliby żużlowcy, byłby remis 42-42. Michał Robacki w pierwszej części zawodu wjechał bardzo dobrze. Teraz musi ścigać uciekających rywali. Tomasz Gapiński, no i Michał Robacki teraz przedostał się na drugą pozycję. Zagapił się nieco Mariusz Franków, wykorzystał to bezlitośnie bydgoszczanin. I zamiast podwójnego prowadzenia tylko 4-2. Czas na atak Mirosława Kowalika. W biegu ostatnim pojadą najlepsi żużlowcy dzisiejszego spotkania. Ostatnie metry czwartego okrążenia. 4-2 wygrywają goście. Pierwszy Tomasz Gapiński, drugi Michał Robacki, trzeci Mariusz Franków, a czwarty Mirosław Kowalik. Nieco spekulacji przed wyścigiem ostatnim, 15. Wszystko jest jeszcze możliwe. Goście, aby wygrać całe spotkanie, muszą zwyciężyć podwójnie. W biegu 15, jeśli wygrają 4-2, będzie remis gospodarzom. Natomiast do zwycięstwa w całym meczu wystarczą 3 punkty. Tomasz Golob do tej pory niepokonany. Jedzie w kasku niebieskim, przepraszam, czerwonym. Jacek Golob w niebieskim, w żółtym Krzysztof Pecyna i w białym Robert Miśkowiak. Bracia Golobowie to od lat najlepsza polska para. Trudno się tutaj spodziewać jakiejś niespodzianki. Tomasz Golob, Jacek Golob na prowadzeniu. Od razu po pierwszym okrążeniu kilkunastometrowa przewaga nad parą gości. Jacek tradycyjnie bliżej krawężnika. Tomasz Golob szeroko. Trzeci jest Robert Miśkowiak, czwarty Krzysztof Pecyna, a zatem najprawdopodobniej w tym dzisiejszym meczu wygrają gospodarze. Jeszcze jedno okrążenie. Nie było to być może zbyt emocjonujące widowisko, niemniej mecz był cały czas na styku. Goście kilkakrotnie zremisowali. Przede wszystkim za sprawą Krzysztofa Pecyny, Roberta Miśkowiaka, Mariusza Frankowa. Jacek Golob przywozi 3 punkty, Tomasz Golob 2. Trzeci jest Robert Miśkowiak, czwarty Krzysztof Pecyna. 5-1 wygrywają gospodarze i tym samym całe spotkanie szóstej rundy żużlowej Ekstraligi kończy się zwycięstwem gospodarzy 48-42. Miałem pecha, pękły mi dwa razy łańcuch sprzęgłowy, nie wiem jaka przyczyna. Być może kosza sprzęgłowego, ale no niestety stało się i nic na to nie mogę poradzić. No założyłem nowe, żebym założył stare, miał do siebie pretensje. No. Wydawało się, że do tego meczu z Polonią Plusz podchodzicie bez jakiegoś zbytniego, niepotrzebnego naprężenia i to zdaje się skutkowało. Przecież mecz na styku, pasmo remisów. No tak, no
przyjechaliśmy w sumie tutaj powalczyć, byliśmy pewni, że przyjedzie Wichir, ale przyjechaliśmy, okazało się, że są w krajowym składzie i jakaś ta szansa była. No. My chcemy wygrać, bo praktycznie jesteśmy na razie bez punktu. Minęła już szósta kolejka, my jesteśmy bez punktu i no, czas zdobyć jakieś punkty, bo naprawdę jest ciężko. Druga sprawa, jesteśmy przygotowani na pewno słabiej sprzętowo niż Polonia Bydgoszcz. Tak jak na razie, to od początku sezonu nie widzieliśmy pieniędzy za punkty, także no, nam jest ciężko się przygotować, bo to jest, jak nie patrzę, Ekstraliga i tutaj niestety musi być sprzęt. Jest nowy trener i myślę, że wnosi do drużyny to, co powinno być. Pewien taki luz i tak dalej, komfort psychiczny. Myślę, że pan Maroszek jest tutaj właśnie potrzebny tej drużynie i przyjaźń po prostu potrenować, zwyczajnie potrenować. I myślę, że takie przygotowanie jest najlepsze do takich zawodów. Z mojej strony było fatalnie. Jestem tak leciutko z siebie zadowolony, może z tego ostatniego biegu, gdzie jechałem za Grzegorzem Czechowskim, moim kolegą. I starałem się upilnować trzeciej pozycji, gdy widziałem, jak Grzegorz dobiera się do prowadzącego. Myślę, że udało mi się to zrobić, natomiast poprzednie moje biegi były kompletnie nieudane. Mam dobry sprzęt, było widać po prostu chyba brak objeżdżenia, bo są to dopiero moje drugie zawody z 8 treningów. Może miałem, jednak koledzy już trochę jadą. Teraz chciałbym tylko dużo trenować i robić jak najlepszy wynik.